Jeden, dwa. Witamy Państwa serdecznie. Umilimy troszeczkę czas oczekiwania piosenką Ireny Jarockiej Kawiarenki. Niebo, aż solidna.
dziękujemy naszym artystkom. A pani Beata Prajmowska. I pani Ewa Jeziorowska. Proszę Państwa, niezmiernie mi jest miło Państwa gościć na kolejnym wieczorze spotkania z poezją. Naszym główną bohaterką tego spotkania jest pani Ewa Muraczewska. Pani Ewuniu, z tego miejsca niezmiernie bardzo mi miło Panią tu gościć. Jako przecudowną osobę, naszą tutaj taką dobrą duszę, wspierającą bibliotekę. I w ogóle poznałam Panią od jak najlepszej strony. Jest Pani tak empatyczną osobą, że naprawdę bardzo dziękujemy, że Pani przyjęła tutaj zaproszenie i Pani pokaże naszą swoją poezję. A to jest, proszę Państwa, poetka XXI wieku. Pisze i to bardzo dużo pisze. Pisze piękne wiersze, bo czytam te wiersze, bo te wiersze są dostępne na stronie internetowej. Pani Ewunia wydała tomik poezji, ale tutaj nie chcę koleżance zabierać głosu, więc jeszcze bardzo serdecznie Państwa witam. Miło mi bardzo jako dyrektora tej placówki, że Państwo do nas tu przychodzicie, że lubicie nasze spotkania, że z takim ogromnym chęcią do nas przychodzicie i dajecie nam tym, że coraz więcej robimy i zachęcamy Państwa do uczestnictwa w naszych spotkaniach. Serdecznie witam Państwa. Oddaję głos koleżance. Witam Państwa ogromnie serdecznie. Jestem kierownikiem działu Wiedza o Regionie. Dlatego taki mój pomysł na promowanie naszych twórców związanych z ziemią ciechanowską i stąd zrodził się pomysł strofów regionalnych. To już jest czwarte spotkanie z tej serii i mam nadzieję, że nie ostatnie i mam nadzieję, że jakoś zdołałam Państwa przekonać do poezji naszych tutaj rodzimych twórców. Przyłączam się do słów mojej pani dyrektor. Bardzo nam miło gościć dzisiaj panią Ewę Muraczewską. Pozwolicie Państwo, że w kilku słowach przedstawię sylwetkę naszego gościa. To warto. Pani Ewa Muraczewska, pseudonim Czesia, urodziła się w Ciechanowie, ale mieszka nieopodal w Niechodzinie. Z zawodu jest technikiem ekonomistą o specjalności administracja państwowa. Jakkolwiek by poważnie to nie brzmiało, nigdy w tym zawodzie nie pracowała, więc widocznie ta administracja nie bardzo ją pociągała. Jest mężatką, matką trzech wspaniałych synów i babcią wspaniałej wnuczki, którą mamy tutaj przyjemność gościć. Swoją poezję prezentuję przede wszystkim na Facebooku. I to moje określenie, że jest facebookową poetką. Najpierw się trochę bałam, że być może nasza poetka się obrazi, ale ona wręcz entuzjastycznie podeszła do tego określenia, dlatego pozwolę sobie używać tej nazwy. Brała udział w kilku konkursach poetyckich, między innymi o Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza, gdzie otrzymała wyróżnienie. Ale przede wszystkim należy i jest moderatorem, bardzo poważnie to brzmi, bo to poważna funkcja, Klubu Poetów Niepokornych. I nadzoruje tam dwa projekty. Taki bardzo leciutki warsztat z humoreską, i poważniejszy w magii słów. Jest również jurorem internetowego konkursu poetyckiego Bursztynowa Róża. I w 2019 roku wydała swój pierwszy tomik autorski pod tytułem Nie znacz dni ciszą. Tyle oficjalnych odczytań. Proszę Państwa, pani Ewa, tutaj mamy obok wystawkę książek dzięki pani Ewie, które wzbogaciły naszą czytelnię regionalną, gdzie są jej wiersze. Jest to wydawnictwo Krywaj, wydawnictwo, które przygarnęło cały klub poetów niepokornych i wydaje właśnie tego rodzaju antologie poetyckie. Część z nich są to książki wydawane
no, że tak powiem, pro publico bono, czyli w jakiejś dobrej intencji dla chorego dziecka bądź dla kogoś, kto bardzo potrzebuje pomocy. Więc tutaj chyli mi czoło jeszcze raz przed panią Ewą, że angażuje się w tak różne działalności charytatywne, które przynoszą korzyść dla osób potrzebujących. Myślę, że wszyscy jesteśmy już zaznajomieni z naszym gościem. Ja pozwolę sobie zaprezentować tomik, który oczywiście pani Ewa podarowała naszej czytelni. Zacznę od krótkiego wiersza. Pozwolę sobie na taką prywatę, bo ja bardzo lubię czytać poezję, więc niestety będziecie państwo musieli posłuchać. Wiersze Ewy. Wiersze smutasy, z klasą i bez klasy, myśli w eleganckim nieładzie, splecione w warkocz krótkich wyznań mojego życia. O miłości, o prawdzie, o magii, o przyjaźni. Jestem jak młody wulkan, któremu się wydaje, że się zestarzał, aż do kolejnego wybuchu. Złości, szaleństwa, rozpaczy, szczęścia. W tym jednym wierszu Ewa zawarła całe swoje jestestwo. Wszystko to, co pisze w swoich wierszach. Ale zaraz ją wezmę na spytki, ponieważ scenariusz tych naszych spotkań ma to do siebie, że poeta poza prezentacją własnej osoby i własnej twórczości jest przepytywany, cokolwiek by to nie znaczyło. Ewuniu, to nie boli. Ale na chwilę oddam ci głos. A to działa? O jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szanowni państwo, jestem tak bardzo wdzięczna. Tak na was patrzę i tak nie wierzę, że czym ja sobie zasłużyłam na was, że wy jesteście, że tak się do mnie pięknie uśmiechacie, że ja was tak mocno kocham wszystkich. Naprawdę bardzo, wszystkich, bez wyjątku. I bardzo wam dziękuję. No nie wiem, gdzie jest droga ewakuacyjna? Przepraszam. No to muszę tu zostać. Tak, kochani, no tak się zdarzyło, że jestem moderatorką w grupie Klub Poetów Niepokornych, ale nie jedyną z naszego miasta. Moją koleżanką, wybitną moderatorką, która pisze piękne teksty, jest Ela. Ela, jak ty masz nazwisko? Karolewska, moja kochana, jest również moderatorką, również jest jurorką Bursztynowej Róży. I jest nas w Ciechanowie dwie, co się bardzo rzadko zdarza, bo przeważnie moderatorzy są z różnych miast. Także jeszcze pogadamy. Szanowni państwo, no tak, no nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Zaczęłam pisać tak sobie do szuflady, zaczęłam to czasami czytać moim koleżankom, czasami się wstydziłam, bo wiecie, kto dzisiaj czyta poezję? I to było dla mnie takie trochę wstydliwe. Więc to wszystko było gdzieś tam w szufladzie, pochowane, ukryte. Czasami też mi przedstawiał poetów, ja mówię, o Jezu, poeta. I ja tak patrzyłam na tę osobę, a dzisiaj mnie tak nazywają. Ja nie wiem, jak się mam odnaleźć w tym poetowaniu i jestem bardzo zaskoczona i w ogóle, ale to jest wszystko dzięki wam, bo przecież ja bym nie pisała dla drzewa, dla kamienia, dla ryby, bo kto by to czytał, gdyby nie wy? To kto tu jest ważniejszy? No my. No tak. Właśnie, no brawo maestro, ja tylko południu. Proszę państwa, piszę również humoreskie, dlatego że pomimo, że to życie jest takie trudne i ciężkie i czasami jest nam trudno przejść suchą stopą, więc trzeba temu życiu dać psztyczka w nos. I tak sobie troszkę pośmiać się z niego. Więc moje koleżanki ukochane, w ogóle im bardzo dziękuję. Beatka, Ewunia, Mareczku, kochani, kocham was mocno. Odrobisz, Ewuniu. Dobrze, odrobię w polu. Oni dla mnie to robią za darmo, bezpłatnie, po prostu dlatego, że chcą. I to jest cudowne, to jest po prostu niewiarygodne. Pani dyrektor Tybuchowska, to przez panią ten powstał, chciałam powiedzieć pomnik. Może powstanie. Grażynka Czaplicka, kochana moja, jedyna złota, przecież zostałam poproszona o napisanie wierszem Legend Ciechanowskich. Słuchajcie, ja się zgodziłam od razu, bez wahania. Ale przyszedł czas, kiedy ja zaczęłam je czytać, ja mówię, Boże, co ja sobie zrobiłam? Co ja? Jak ja? Przecież ja nie dam rady. Ile dat, ile wszystkiego, a z historii tam nie zawsze byłam tak, jak potrzeba. Zajęło mi, nie wiem, miesiąc chyba czasu, więc zmogłam je różną formą wiersza, bo wiadomo, jedną formą się nie dało tyle treści. I kiedy
panie kochane dyrektorki zaprosiły mnie tutaj dzieci ze szkoły z Gorysz z paniami nauczycielkami. I ja tutaj z tymi dziećmi, z tymi legendami, z tym wszystkim, Ewunia Jeziłkowska nam tu pięknie śpiewała przy muzyce, więc żeby te dzieci się nam nie zanudziły, nie zaziewały. I wtedy, tak, wtedy obydwie panie dyrektorki mnie zadały pytanie, kiedy ty wreszcie wydasz swój tomik? A ja, słuchajcie, przyszłam do domu, trzeźwa jak młody Bóg, otworzyłam maila, piszę do wydawcy, pani Krysiu, ja przepraszam, ja na kolanach tam tak sobie, wiecie, przy tym, ja tak przepraszam bardzo, że w ogóle śmiem pytać, ja nie wiem, czy się nadaje, czy ja mogę. No i wiecie, bum, 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 przychodzi odpowiedź. Pani Ewo, ja już się od dawna zastanawiałam, kiedy pani wreszcie pomyśli o sobie. No i tak się zaczęło i dziękuję wam, kochani, bo to dzięki wam, bo ja sama mi się w życiu nie odważyła. Gdzie tam szczyty? Usiądź, bardzo proszę. Pozwalamy, że nasz gość usiądzie. Wszystkim będzie nam wygodniej. To tyle. O, teraz zrobimy nastrojowo, żeby było inaczej jak zawsze. A poza tym to jest wieczór poetycki, więc no, troszeczkę nastroju wszystkim się przyda. Zaczniemy przepytywanie. Już wiemy, jak zaczęłaś pisać. Czyli do szuflady i dla swoich bliskich. Skąd pomysł, żeby to wrzucać na Facebook? To się w ogóle zaczęło od portalu Nasza Klasa. Od tego pierwszego portalu. Gdzieś tam słyszałam, że jest taki fajny portal, tam kumpele sobie odnajdziesz po latach, bo tam nasze klasy się zbierają, zwołują, wystawiają zdjęcia, więc może odnajdziesz przyjaciół. No i mój syn mi założył, bo wiadomo, no to nie jest epoka dla mnie, która smażyć już kotlety tylko potrafi. To jest epoka dla młodych ludzi, którzy potrafią się odnaleźć w internecie. Więc założył mi ten program, no i było fajnie. I tam się chyba tak zaczęło od naszej klasy. Oj tam, dla młodych. No wiesz co? Wszyscy jesteśmy młodzi duchem. Tak, tak, to prawda. Ja tak sobie tutaj poukładałam, w związku z tym wierszem, który pozwoliłam sobie tak nieskromnie przeczytać i podzieliłam tą naszą rozmowę, przepytywanki na takie części. Po pierwsze, miłość. No z tą miłością to bywa różnie, wiecie. No miłość, no tak, miłość jest bardzo ważna. Ale w moim tomiku miłość jest nie tylko do mężczyzny, jest do matki, do dziecka. Jest miłość do przyrody, którą kocham, każde dziewełko trawy, lekki wietrzyk, który pieściach do niekochanka, no to jest miłość po prostu, no. Na każdym kroku ona jest, to nie musi być facet, przepraszam panowie. Naprawdę, to może być morska bryza. Facet czasami też się przyda. Czasami, tak. Oni są kochani. Są kochani, niezastąpieni, cudowni, wspaniali. Ale czasami ja tak lubię sobie na tą trawkę popatrzeć. Poprosimy o jakiś wiersz o miłości. No tak, a ja jestem przygotowana jak zawsze. Pozwolę sobie skorzystać z tomiku pani dyrektor. O miłości. Słuchajcie, tutaj to mi się wydaje, że to chyba każdy wiersz, na który otworzę, będzie o miłości. Ale mam taki swój wiersz, takie marzenie, bo każdy z nas marzy o czymś, czego w życiu nie ma, o czymś nieosiągalnym, mi się wydaje, a różnie bywa. Powrót. Pokryty czerwonym dachem, opodal gór pod lasem stoi, otoczony płotem koniecznie drewnianym, czeka na mnie. Chodzę do środka, kominek na wprost wita przyjemnym ciepłem, czuję się bezpieczna. Pod kominkiem na podłodze biały, puszysty, mięciutki dywanik wabi, aby go widzieć. Jakby wiedział, że mam na to ochotę. Obok niski drewniany stolik, na nim dwa kieliszki. Szampan w wiaderku z lodem, panuje półmrok. Blask od kominka tańczy na powitanie. To tu, to tam, pląca w podskokach i po ścianach, drewnianych wali się wspina. Spada pod nogi w pokłonie, koło wrotki kręci. Iskrami mruga, jak niebo pełne gwiazd. Dla mnie. Puszcz tu nigdy nie osiada, nie pokrywa snów. Nie ma to wieje czas. Mój azyl, wchodzisz z koszem drwa, całujesz na powitanie, cieszysz się, że wróciłam. O ptasie, nie było mnie chwilę. Jak to całe życie czekasz? To jest miłość.
A teraz może nasze miłe solistki zaprezentują nam jakąś fajną piosenkę. O miłości. Książę, wiersz. Ale może to wiersz. Może być wiersz. Pozostał ślad. Zasnęły marzenia na twoich kolanach. Jak tylko położyłam głowę, czuło, że gładzisz włosy wzrokiem, pocałunkiem budząc miłość. Przed słowem zostały wspomnienia na twoich kolanach. Jak tylko podniosłam głowę, serce podąża tęsknotą za wzrokiem. We łzach zatopić chce miłość, zapomnieć nie może. Zdaje się, głos tamten wciąż żyje, choć z innych ust padają słowa. Stara melodia porywa znów serce, po śladach w duszę zagląda. No dobrze, że tak powiem, miłość mamy odfajkowaną. Kolejny, teraz piosenka. To bardzo proszę. Piosenka z repertuaru Irany Jarockiej, Niewrócące lata. Niewrócące lata, te lata szalone, w świecie dawałeś jak swój. Ty każde spojrzenie wiązałeś nam dłonie, niczego nie dzieląc na pół. Niewrócące lata, co tylu pożegna, za tylu przyjaźni, tylu spraw. Nieważne już nawet, gdzie został ten pejzaż, którego nam dzisiaj gra. Nieważne już nawet, gdzie został ten pejzaż, którego dzisiaj gra. Tak jak ja, w łoniach unicą czas. Tak jak ja, nie oglądaj się wstecz. Tak jak ja, zawsze jasno mi twarz. Zawsze wiesz, czego chcesz. Nie wrócą te lata szalone, gdy dzień był tak krótki jak noc. Z sobą zdumieni, jak woda i ogień, byliśmy ja tobą tym noc. Nie wrócą te lata, jak listy z daleka, nie żałuj niczego, nie list strach. Rozchodź jak kiedyś pół ziemi, pół nieba. Idź dalej otwarty przed tobą świat. Rozchodź jak kiedyś pół ziemi, pół nieba. Idź dalej przed tobą cały świat. Tak jak ja, w łoniach unij swój czas. Tak jak ja, nie oglądaj się wstecz. Tak jak ja, zawsze jasno mi twarz. Zawsze wiesz, czego chcesz. Jak długo trwa, czy chwilą nim minie, jedyna i piękna, czy chwilą, dopóki jeszcze trwa. Na, 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 zawsze wiesz, czego chcesz, tak jak ja. Dziękujemy. I pytam o następną sprawę. Dużo w naszych rozmowach mówiłaś o prawdzie, o tym, że człowiek musi być wiarygodny. I w twoich wierszach to widać, masz, że tak powiem, serce na dłoni, bo ja, proszę państwa, przeczytałam tomik od deski do deski, jak to się mówi. I czytam wszystko, co Ewcia wrzuca na Facebooka i zawsze ją tam polubię. Ale chciałabym
żebyś podzieliła się z nami, co dla ciebie jest prawdą? Na to pytanie odpowiem, czytając swój wiersz, tytułowy wiersz, Nie znać dni ciszą. Myśli zajęte rozmową z ciszą, pozbawione marzeń i planu, bez odpowiedzi na trudne pytania, płynące pośród goryczy nieładu. Ostatnia chwila bez pożegnania, miłością nazwana dopiero teraz, rozrywa serce widokiem cmentarza, wyzwala łzy, znaczenia nabiera. Płomienie zniczy obraz malują, nabiera barw za duszny świat. Nie wróci z żadną wieścią posłaniec, z człowiekiem umiera jego czas. W zadumie słów chwilą zrodzonych, wypowiedzianych szeptem słabnącym, nabiera mocy twój śmiech i płacz, jeszcze żywy w świecie żyjących. W pogoni za cieniem nieosiągalnym nigdzie nie złapiesz czasu za kark. Choćbyś mniemał o sobie, że jest cesarz, cisza wyliczy, ileś był wart. Wiersz, proszę pana. Czego mi brak? Kupię korale, buty i płaszcz. Z wiatrem pobiegnę za rękę. Serce na dłoni. Wszak serce mam. A może będzie mi stać na więcej? Zostawię za sobą świeżutki ślad. Zamrożę myśli w zamieci śnieżnej. Przyjaźń zabiorę. Wszak przyjaźń mam. A może będzie wreszcie nam lepiej? Miłość zostawię. A niech już szlak. Zaznaczę drogę majem i sierpniem. Z burzą na żaglach. Wszak burzę znam. A może jeszcze za słońcem zatęsknię? Marzenią wyślę nieśmiały znak. Odnajdę szczęście w poniewierce. Nim księżyc wzejdzie ostatni raz, wypowiem słowa zupełnie odmienne. Zgubię korale i stary płaszcz. Z nadzieją pobiegnę za rękę. Wszystko, co ważne, wszak w życiu mam. A może będzie mi stać na więcej. Czyli prawda w życiu jest bardzo ważna. Ale życie chyba byłoby biedne, gdyby nie odrobina magii, tajemniczości, czegoś, czego szukamy nie tylko w poezji. Ale w poezji Ewy tej magii jest bardzo dużo. Swego czasu robiła za diablicę. Poprosimy o wiersz o Maję. Noc czarownic. Wiecie Państwo, ja mieszkam w Niechodzinie, a tam mieszkają czarownice i one tutaj są, także ja muszę, nawet bym nie chciała. Niektóre ci machają. Właśnie. Noc czarownic. Rytmicznie unoszą się sny, cichutko spoglądam na bliskich, na palcach wychodzę z północą, wstrzymuję bieg myśli wszystkich. Czas leniwie na gwiazdach gra, ostatni akord namaszcza dzień. Pachną kremem zmęczone dłonie, uśmiecha się mój zgrabny cień. A co? Kocham nieba, groźne kształty, na rozstajach księżyc świeci. Biegnę szybko, już spóźniona, wkładam sen do łóżek dzieci. Śmiech i tańce płyną z pola, stół ugina się od jadła, karmiak kopie mnie z traktora, wreszcie w kanona spadła. Przyjaźń serca nam rozpiera, czas wstrzymuje nocną porę. Ster przejmuje magii władza, lecim z miotłą w morę. Cicho głupie, bo się wydaje, przyleci po mnie stary. Nie, wiesz? Współczesna wiedźma. Wiedźma to taka pani, co lata w marzeniach po niebie. Deszcz i wiatr ma za nic, wolnością grzeszy codziennie. Mieszka w sercach ludzi, pomaga chorym w potrzebie, czasem ostro zabluźni, lecz nie przez ciebie. Oczy wiedźmy są dobre, choć czasem postraszy, znajome i łagodne, jak wzrok babci i mamy. Miłością otoczy w smutku, przegoni strachy ze strychu, śpieszy się pomalutku, czas uwięzi w stromyku. Wyczaruje na zawołanie bukiet polnych kwiatów,
cudnym śpiewem się stanie porannych ptaków. Ziołami pachnie i nalewką. Bezpieczny dom pod lasem, czarny kot zmęczony ziewną, kruk w ukłonach kracze. W jednym miejscu się spotkają, do północy tańczyć będą. Czary z magią się splatają, z wiedźmą wieczór spędzą. Jeśli chcesz ją znaleźć, raźno smaruj miotłę. Wiara rodzi wiarę. Co widzisz za oknem? Prosimy o piosenkę. Za każdy uśmiech. Zapraszam oczywiście do wspólnego śpiewania Państwa. Świat ma tyle barw. Są tuż obok mnie. Zaśpiewam teraz, gdyż będzie to piosenka w języku francuskim, Pont de Réons et Cla, czyli głośny śpiew. Piosenka jest o rudowłosej dziewczynie, tak wprowadzę pokrótce, bo nie każdy zna francuski. Ja oczywiście też nie, tylko sobie tą piosenkę przeczytałam, o czym jest. Piosenka jest o rudowłosej dziewczynie, która uwodzi mężczyzn, rozkochuje, łamie im serca, śmieje się z tego i odchodzi. Vaya con Dios. S'avance
Obecność Państwa na dzisiejszym spotkaniu. I wiem, że przyjaźń jest dla Ciebie bardzo ważna. Z przyjaźni korzystałaś w bardzo ciężkich chwilach w swoim życiu. I do tej pory otaczasz się ludźmi, którzy są Twoimi przyjaciółmi. I to takimi przez duże P. Tak, to prawda. Dlatego bardzo bym prosiła Beatkę Trojanowską, aby... Tak, oczywiście, Ty do tablicy proszę. Bardzo bym prosiła Beatkę, aby przeczytała wiersz, który napisałam dla niej kilka lat temu, bo mi się już bardzo dawno znała. Właśnie chciałam tak negocjować, Ewin, żebyś też przeczytała. Nie, absolutnie, ja będę płakać. Proszę, czytaj. A nie można było na koniec powiedzieć, że to o mnie? Nie, nie, że jesteś nie, Beatka, zostałaś wywołana, także... Dobrze. Słyszę twój śpiew. Pasujesz do wnętrz. Jak szlachcianka, jak boginka, nimfa lub hudra. Urodą zawstydzasz pąsowy kwiat, głosem wyśpiewasz baśniowe cuda. Tanecznym krokiem unosi cię wiatr na łąki zielone i kłosy zboże. Miękko pod stopy opada jak mgła. Odpocznij od tańca, dziewczyna chorza. Dzwoneczki i linie cichutko dźwięczą, w pachnącej tonacji nuty zanurzasz. Słodkim nektarem wibruje już ul, ach,
na ten widok raduje się dusza. Opodal strumyk szemrze i pluska. Już elfy strunę na harfie liczą. Zdziwione słońcem przeciera oczy, czy im się zdaje, czy cuda widzą. Dźwięcznym śmiechem ożywa las. Szyszki szelestem dopełnią orkiestrę. Oddech wstrzymuje zwierzak i ptak i niebo czyste jak lazur niebieskie. Najpierw cichutko, jak nad kołyską, kłos matki usypia płaczące dziecię, niesie się echem łagodna pieśń, bez celu podąża, tak wprost przed siebie, za góry, za lasy, za siedem rzek trafia do serc pragnących miłości, budzi do życia omszały głaz, zalewa brzegi morzem radości. Już rozświetlają noc błyskawice, sztorm uderza słonymi falami, jak Jezus, jak Neptun, jak Bóg, niczym Niagara z kaskadami, jak tygrys, jak lew. Wreszcie skowronek, wysoko się wznosi, to znów opada. Trzęsieniem ziemi łagodny brzeg, to ciszej, to głośniej, w serce zapada. Śpiew porusza najczulsze struny, nie bacząc na nic, jak rózgą sieka. W tanecznych pląsach zasłucha się wiatr. Śpiewam już raz i łąka, i rzeka. Wyśpiewaj mi wiatr, co szumi w drzewach, co płatki malw od rosy wysusza, co brzegiem morza i szczytem Tatr. Śpiewaj, Beatko, a ja będę słuchać. Dziękuję ci, Ewonie, za zabierze bardzo. Bardzo dziękuję. Czyli, proszę państwa, siła przyjaźni jest przeogromna. I miało być tak wolnie, radośnie, ale jednak muszę poruszyć tą strunę. Życie Ewy to nie tylko piękne wiersze, przyjaźń, miłość i tak dalej, ale również problemy. Jest przede wszystkim wspaniałą matką, nie wstydzi się o tym mówić, wręcz nawet mówi o tym głośno. Jeden z jej synów miał bardzo poważne problemy w dzieciństwie, z którego udało się jej wyciągnąć go przy pomocy oczywiście wszystkich dobrych ludzi, których spotkała na swojej drodze. Poza tym, że pisze wspaniałe wiersze, wydaje mi się, że mogłaby się również sprawdzić w prozie, ponieważ odkryłam w przepastnych zasobach czytelni regionalnej artykuł napisany z okazji stulecia Towarzystwa... Ale tutaj mam taką broszurkę wydaną z okazji 100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wydamy. Tutaj pani Paprocka poprawia. W każdym razie artykuł dotyczy i jest zresztą dedykowany pani Jadwidze Paprockiej, prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddział w Ciechanowie, która przyjęła mi pod skrzydła i nauczyła latać. Tytuł jest piękny, autyzm można pokonać. Przeczytam fragment. Proszę. Czas upływał, a Mateusz w dalszym ciągu nie mówił i nie rozumiał mowy. Stawał się coraz bardziej nieobecny i zamykał się we własnym świecie, do którego nikt nie miał dostępu. Kolejny specjalista foniatra pod żadnym pozorem nie zalecał przymuszania dziecka do mówienia, bowiem jego zdaniem przyniesie to odwrotny skutek. Dziecko znudzi się i zrazi do ciągłych nakazów powtarzania czegoś, czego nie rozumie i nigdy nie będzie mówił. A być może kiedyś mowa u niego przyjdzie sama. Zastanawiałam się, kiedy to nastąpi, bo dziecko niedługo miało ukończyć 4 lata. Byłam zmęczona i zrozpaczona. Nie wiedziałam już, co robić i u kogo szukać pomocy lub chociażby wskazówki, w jaki sposób pomóc mojemu dziecku. Obserwowałam mojego 4-letniego niemowlaka i coraz częściej zastanawiałam się nad tym, co się z nim stanie, gdy zabraknie rodziców. W przedszkolu dowiedziałam się od jednej z matek, że w naszym mieście istnieje organizacja o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Powiem szczerze, że potraktowałam tę informację jako coś, co nie przyniesie nic nowego, oprócz tego, co już wiem. Spodziewałam się uzyskać
płytkie informacje i może propozycje diagnozy u kolejnego specjalisty. Jak wielkie było moje zdziwienie, gdy po wejściu do miłego, ciepłego pokoju zobaczyłam sporą grupę roześmianych i bawiących się pod okiem terapeutki niepełnosprawnych dzieci. Rodzice siedzieli z boku i obserwowali swoje pociechy, które tańczyły w kółeczku, mówiły wierszyki lub siedziały w środku kółeczka i klaskały, a ich radość i rozbawienie udzielały się wszystkim wokół. Moje dziecko natychmiast terapeutka wzięła za rączkę i zaprowadziła do grona dzieci. Zostałam poczęstowana ciepłym napojem, bo była zima, i pierwszy raz od wielu miesięcy śmiałam się i odpowiadałam na tysiące zadawanych mi pytań. Prezes TPD, pani Jadwiga Paprocka, tutaj kłaniamy się pięknie, pani przyjęła mnie jak członka rodziny. Wyjaśniła wszystkie dotychczasowe wątpliwości dotyczące mojego dziecka oraz udzieliła odpowiedzi na nurtujące pytanie, co dolega mojemu synkowi. To fragment prozy z wielkimi ukłonami, bo pani Ewa naprawdę bardzo, bardzo ciepło zawsze się wyraża o pani prezes TPD. My się do tego dołączamy, bo jest pani również wielką przyjaciółką naszej biblioteki, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Co pani powiedziała, jeszcze powiedzieć kilka słów. Bo muszę, ja w ogóle muszę. Ja wtrąciłam tutaj, że to o tym artykule, bo to ten artykuł pani Ewa napisała do naszego wydawnictwa Przyjaciel Dziecka. I to było no, jakiś czas temu, ponieważ i to było w takiej akcji Moje spotkanie z TPD. I pani Ewa na to odpowiedziała. Pani Ewo, ja patrzyłam na panią przed chwilą, na tą radosną, uśmiechniętą kobietę i tak sobie myślałam, ile to lat. I pamiętam, kochana Ewo, jak walczyłyśmy o Mateusza. Bo proszę państwa, jest nas tutaj sporo osób, ale musicie wiedzieć, że 20 parę lat temu wszystkie dzieci niepełnosprawne, mówiąc ogólnym tematem, były rzucane do jednego worka. Czy to był Asperger, czy autyzm, czy niesprawność intelektualna, wszystko było jedno i tylko jedno. Pani Ewa nie godziła się z takim zakwalifikowaniem Mateusza. Nie chciała. Ja ją mocno wspierałam. My otrzymywałyśmy wielkie baty na łamach lokalnej prasy. Wielkie baty od pedagogów, od różnych uczonych głów. Ale Ewa była zaparta, walczyła. Ja ją naprawdę wspierałam. To może tak nieskromnie brzmi, ale ja czułam, wewnętrznie czułam, że z Mateuszem musi być inaczej. I tak było. Nie chcę tutaj przedłużać, ale proszę państwa, to ja obserwuję synów starszych, przystojnych mężczyzn. Oni tutaj są, obaj je widzę, grzeczni, zawsze ujmująco, kłaniający się. Ale proszę państwa, był taki moment, jak Mateusz był w przedszkolu, pozwólcie, że to powiem, bo to mnie wzrusza zawsze, jak o tym myślę. Przyszła do mnie pani Ewa z Mateuszem, ponieważ mieli problem z babcią, a w przedszkolu była potrzebna babcia na dzień babci. I zapytała mnie pani Ewa, czy ja zechciałabym być babcią w przedszkolu dla Mateusza. Byłam w przedszkolu, byłam w szkole od pierwszej do trzeciej klasy, a jedna z mam do mnie kiedyś powiedziała, wie pani, jak to dobrze, że Mateusz był w tej klasie,
bo ta babcia Jadzia Babrocka, jak przychodziła, to wszystkie dzieci po czekoladzie dostawały, bo to tak jest. I proszę Państwa, walka pani Ewy, walka tej zaangażowanej matki, która nie ustąpiła, przyniosła w ubiegłym roku mnie wielką radość. Ja do dziś, jak myślę dzisiaj, jak tylko weszłam tu, to się zaraz zapytałam, czy jest Mateusz. Nie ma Mateusza. Proszę Państwa, jak przyszedł Mateusz i pokazał mi dyplom inżyniera, to ja nie wiedziałam, czy mam, i przyniósł mi jeszcze piękny bukiet róż, nie wiedziałam, jak się mam zachować. Ja stałam skamieniała. Moje dziewczyny z TPD patrzyły, potem powiedziały, myślałyśmy, że pani upadnie. Tak, bo ja się tak mocno wzruszyłam. Ja byłam tak szczęśliwa. A jak potem usłyszałam jeszcze od rodziców Mateusza, że Mateusz po otrzymaniu dyplomu powiedział, że pójdzie najpierw do babci z tym dyplomem, a potem do psychologa w szkole numer 7. Tak to jest. Słuchajcie Państwo, jak warto było walczyć. I pani Ewo, droga Ewo, jak patrzę dzisiaj, kobieto, na ciebie, to jestem oczarowana, to jest małe określenie. Jestem przeszczęśliwa. Ja w TPD jestem 45 lat, już minęło 2 stycznia. Ponad 20 lat jestem dalej społecznym prezesem. I większej satysfakcji tak naprawdę odejście na taką prawdziwą emeryturę, bo ja jeszcze nie byłam na emeryturze. Chociaż już prawie mam 84 lata, proszę Państwa. I to jest tak, że to jest takie wielkie uwielbienie. Dzisiaj była dyskusja w TPD z panią logopedą Basią i wspominałam Mateusza i właśnie mówiłam, jakżeż. I chyba pani Ewa też dostała. Tak wydaliśmy wszystkim mamom dzieci niepełnosprawnych taki dyplom. Kochając, chyba, jeśli dobrze będę pamiętać, to zacytuję to zdanie. Kochając własne dziecko, pomagasz innym. Tak tam, tak to było. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że mówiłam, ale... Ja nie mogłam przejść nad tym do porządku dziennego. Dziękuję. Proszę Państwa, moment był wzruszający, niewyreżyserowany w każdym razie, spontaniczny. Bardzo jeszcze raz dziękujemy pani Jadzi Babrocki za fantastyczne wystąpienie. Bo ale wypytaliśmy to z okazji 100 lat, tak, ja tak. Tysiąca, może będzie 100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które obchodziliśmy 31 maja ubiegłego roku. Na tak zwaną okoliczność pozwolę sobie przeczytać oczywiście wiersz pod tytułem Księżycowa Mama. W jej spojrzeniu świat tęczą błyszczy, miłosnym rytmem mrugają powieki, ciepłym dotykiem przywraca spokój, jak najpiękniejsza z pięknych anielic. Z wiatrem płyną myśli przez życie, wplecione w melodię nocnych ptaków. Po ciemnym niebie przechadza się sen, szukając wśród gwiazd lepszego brzasku. Tysiące łez błyszczy się w trawie, bezpieczny oddech kołyszą w ramionach, w ich pocałunków magia i czar i niezbadana księżyca strona. Brylanty trosk koroną na głowie, jej aureola cierpieniem lśniąca, na nic przeszkody dla dzielnej Nike, gotowa do walki, bo kochająca. Jedno marzenie odżywa na nowo. Jak przepowiednia, jak symbol i znak. Z modlitwą na ustach zasypia nadzieja, że bez autyzmu obudzi się świat. Proszę Państwa, jak przeczytałam ten pierwszy raz ten wiersz, to po prostu się popłakałam i teraz też przepraszam, że głos mi drży, ale emocje są silniejsze. Dlatego poproszę o piosenkę.
nastrój troszkę, żeby szczęśliwym być. Kolejna piosenka. Ocalają jak dwa. Kto wie, co
jutro się zdarzy, więc spróbuj tak jak ja. Tak żyć, żyć, by coś zostało z tych dni, dni, kiedy się miało w ramion na cały świat, gdy przy mnie byłeś ty. Ponieważ nasza poetka ma obowiązki jako babcia, ale już wraca. Rozczytałam się tutaj Państwu, ale musicie mi wybaczyć. Pełnię rolę gospodyni, więc mam jakieś uprzywilejowania. Bardzo podoba mi się wiersz, który Ewa napisała dla życzliwych. To tak dla troszeczkę przejścia w inny nastrój. Uśmiechaj się do ludzi, pozdrawiaj w autobusie. Niewiele to kosztuje, a ile daje wzruszeń. Przechodniów na ulicy potraktuj tak jak siebie. Kierowcą bądź życzliwym, nie pytaj ich, jak leziesz. W kolejce ustąp miejsca tym, co się wiecznie spieszą. Wszak jesteś dziś życzliwy, niech oni o tym wiedzą. Życzliwość bez recepty dawkować jej nie musisz, bo traktuj jak eliksir dla siebie i dla ludzi. Nałogiem niech się stanie, nadzwyczaj bardzo zdrowym. Życzliwe serce jest lekarstwem na choroby. Piękny wiersz, który przyspieszał większości ludziom w życiu byłoby o wiele łatwiej. Więc zapytamy Ewunię o tą życzliwość, bo wiem od obcych i nieobcych. Wszyscy cię chwalą, że jesteś tą fajną panią ze sklepu, która się ciągle uśmiecha. Więc jak to jest z tym uśmiechaniem? Czy masz uśmiech przyklejony do twarzy, czy to tak się urodziłaś już? No to jest bardzo trudne pytanie. Poproszę o telefon do przyjaciela. Przyjacielem masz w boku, więc dzwonić nie musisz. No nie wiem, no mi się wydaje, że chyba to ja się śmieję na widok przyjaznych ludzi, bo w sumie no, gdybym się śmiała tak bez powodu, to by też pomyślał, że jakaś... To jest tak z natury. O, proszę bardzo. Przyjaciel jest, a ja szukam numeru telefonu. Dziękuję ci bardzo. To jeszcze poprosimy o przeczytanie wiersza przez naszą poetkę. W przerwie na reklamy, to powiem, że będzie można kupić wierszyk Ewy po zakończeniu spotkania z dedykacją. W takim razie ja przeczytam wierszyk dla mężczyzn, naszych kochanych, wspaniałych, zatytułowany W Dniu Mężczyzny. Poszperam w szufladzie, w bałaganie wierszy, odnajdę w nich miłość spisaną wśród świerszczy. Odkurzę wersy dawno zrodzone, a wszystko po to, moi mili, aby w zapachu łąk i lasów mężczyźni o kobietach marzyli. Rycerze dla białogłów smoki zabijali, przysięgali wierność, na straży cnót stali. Dla kobiecych wdzięków wieszcze spisywali poematy, piękno krajobrazu porównywali do niewieściej szaty. Jednaka była miłość słowackiego i Mickiewicza. Stworzyli wiele dzieł w drodze do Cycica. Dla waszych kobiet od wieków się staracie. Dlatego my w starej, my w nowej szacie. Mężczyźnie wystarczy jedno odzienie. W kobiecych kufrach ciągłe odnowienie. Więc podziękować przyszła pora za cierpliwość, za wytrwanie, za dzień kobiet, za miłowanie. Niech męskie ramiona służą nam ostoją.
my waszym mieczem, wy naszą zbroją. Wiwat, chwała zwyciężonym przez oblubienicę, przez żony. Muszę o tym napisać następnym razem. No już nie przesadzajcie, miłe panie, nie zapominajcie, że mamy kilku panów na sali. Zbliżamy się powoli do zakończenia. Proszę państwa, czas nas goni. Zbliżamy się powoli do końca. Ale ja jeszcze sobie pozwolę na jeden wiersz, który mnie osobiście bardzo rozbawił. Mam nadzieję, że państwo również. I to świadczy o ogromnym poczuciu humoru naszej poetki. Do Ministerstwa Wyglądu. Wnoszę skargę dotyczącą wyglądu pań urzędniczek we wszystkich urzędach na terenie kraju. Uzasadnienie. Jestem osobą absolutnie tolerancyjną, jeżeli chodzi o mężczyzn. Zapach wody po goleniu wywołuje u mnie dreszcz wewnątrz i na zewnątrz. Wzrost najlepiej wysoki. Wyzwala myśli, z których muszę się często spowiadać. Oczy wpatrzone we mnie powodują mieszane uczucia. Przepraszam, ale muszę przerwać pisanie celem zerknięcia do lusterka. No, niczego sobie, jeszcze. Zmarszczek prawie nie widać, policzki nabrały troszkę jędrności i powieki jakby się zapadły. A poza tym tu i ówdzie pojawiły się plamki świadczące o dojrzałości kobiety. Reszta twarzy jak na moje lata całkiem. Na sylwetkę nie patrzę, nie chcę spsuć sobie dobrego nastroju. Ocie cholercia. Przepraszam, szanowne ministerstwo. Już jestem przy stole i kontynuuję. Wracając do tematu dotyczącego wyglądu zadbanych, pięknych i młodych pań urzędniczek. Proszę, aby je wszystkie zwolnić z pracy. Niewiele mi przeszkadza w życiu, ale konkurencji nie zdzierżę. Mój stary codziennie wymyśla jakieś sprawy do załatwienia, aby tylko wymknąć się z domu. Już ja wiem, gdzie go szukać. Dzisiaj stoi w kolejce na poczcie, jutro w urzędzie celnym. Jakby dziadeka sprawdzał, sprowadzał coś z zagranicy, albo listonosz nie mógł doręczyć emerytury. Ja nie jestem zazdrosna. Co to, to nie. Ale nie mogę znieść myśli, że pojutrze pójdzie zapłacić czynsz. A tam w kasie pracuje cud nad cuda, nie dziewczyna. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko nadzieja na zrozumienie mojej ciężkiej sytuacji i pozytywne ustosunkowanie się do skargi. Pragnę nadmienić, iż moim marzeniem jest, aby we wszystkich urzędach na terenie kraju pracowali wyłącznie przystojni mężczyźni. Głęboko wierzę, że szanowne ministerstwo podziela moją opinię i zadowalającą udzieli odpowiedź. Dostarczy wyłącznie do moich rąk własnych. Gdyby stary przechwycił przesyłkę, musiałabym napisać ponownie skargę zawierającą prośbę o zwolnienie z pracy pań pracujących we wszystkich ministerstwach. Niestety, pani Aniu, Poczta Polska, proszę pamiętać, tylko do rąk własnych. Nie wiem. Zajczyni, no będzie zależało. Proszę państwa, mam nadzieję, że ten wiersz udowodnił, jak ogromne poczucie humoru ma Ewa. I naprawdę trudno się do niej i z nią nie uśmiechać. Podziękujmy jej wszyscy gorącymi brawami. I mam nadzieję, że zachęciłam państwa bardzo skutecznie do sięgnięcia po wiersze pani Ewy Buraczewskiej, dostępne w wierszu Nie znać dni ciszą, albo w antologiach wydawanych przez wydawnictwo Grybaj. Ewentualnie dla tych, którzy mają Facebooka, proszę czytać naszą facebookową poetkę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze bym miała taką wielką prośbę o jedno przeczytanie przez Beatkę mojego wiersza napisanego dla mojej wnuczki. Kochaną, słuchajcie, ja na nią czekałam 30 lat. Dlatego, że no, tak się zdarzyło, że moja córka umarła i ja miałam potem trzech facetów kochanych, przystojnych, najlepszych na świecie, ale jednak ta dziewczynka gdzieś w zakamarkach duszy była. I ja po prostu napisałam ten wiersz dla mojej wnuczki i bardzo proszę, Beatko, błagam. Pani dyrektor, czy ja jeszcze mogę zająć 2 minuty, bo ona szybko będzie pędziła, szybko, ja pośpieszę. Tylko po prostu imię zmienione. No. Przy rodzinnym stole. Wielkanocne przyszły święta, z pisankami od kurczęcia. Pyszny żurek w garku, mruga, już 12, pierwsza, druga. Ciasto w piecu cudnie pachnie, drzemie azor tuż przy szafie. Babcia czuje pracę w nogach, po kotletach i makowcach. Wreszcie dzwonek u drzwi dzwoni, czy to goście? Tak, to oni, mama jedzie, tata Zbyszek, córka Zosia, siostra Basi, wujek Jerzy, ciocia Miecia. Stryj dzisiaj ciut na pani. Wszyscy razem się cieszyli, a tu krzyk w następnej chwili. Basia nie chce jeść pierogów, zamiast tego żąda lodów. Może dziadek coś poradzi, dawaj prosić, cmokać, gładzić. Żurek zezem na nią patrzy, zjedz troszeczkę, tak dla babci. Rączki całe w makaronie, usiądź Basiu tu koło mnie. Fuj, kotlety są za grube, ja nie lubię takich udek. Sił spróbuje wujek Jerzyk, oddał nawet swój talerzyk. Już samolot z łyżko leci, zmienił kurs do cioci Mieci. Grzewkę kluski przedłużyły, zabierz ją, bo nie mam siły. Chodź do cioci moja słodka, jutro dam ci rybkę. Kotka, choć aniołku babcia prosi, pusty talerz już u Zosi, a ty jeszcze nic nie jadłaś. Chuda będziesz i niezgrabna. Za babunię, za dziadusia. Mamy jadzie tatę Zbyszka, Basia krzywi się i pryka, tylko nie za stryka Zdziszka. Dobrze, dobrze, moja słodka, za papuszkę, misia, kotka, za królewnę z naszej bajki. Co tam pchasz do dziadka fajki? Już szuflady poszły w ruch, potem garnki, buch, buch, buch. Basia uśmiech ma uroczy, może tak ze stołu skoczyć? I tak by się to skończyło, gdyby gości nie przybyło. Basia grzecznie już siedziała, ze zmęczenia zasypiała, kotlecika troszkę zjadła, kaszka do herbatki wpadła, troszkę soczku też wypiła, wszystkich bardzo wymęczyła. Mamy Jadzie, tatę Zbyszka, córkę Zosię, swoje siostry, wujka, Jurka, ciocię Miecię, stryjka Zdzika, tylko trochę. Bardzo dziękuję naszej poetce. Mam nadzieję, że będzie z nami współpracowała jeszcze długo, długo i będzie pisała piękne wiersze, które wyda w kolejnych tomikach. Już we wrześniu. Tutaj, kochanie, masz na pamiątkę od nas. Z racji tego, że jesteśmy w bibliotece, to dostaniesz piękną zakładkę do książki. Bardzo, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, dopóki jeszcze mam, że tak powiem, wszystkich Was w zasięgu wzroku i głosu i dopóki mam mikrofon, nikt mi go nie odebrał. Proszę Państwa, zapraszamy w lutym na nasze kolejne spotkania. Lutowe spotkanie będzie z innego cyklu, z cyklu z Bibliotecznej Półki i będzie to spotkanie z redaktorem naczelnym Tygodnika Ciechanowskiego, z panem Ryszardem Marutem, przy okazji wydania jego książki. Będzie jeszcze spotkanie takie bardzo muzyczne. Pan Ryszard Sobotko ze swoim towarzyszem zaserwują troszeczkę piosenek dla pań, na co też serdecznie zapraszam. No i dziękuję Państwu bardzo, bardzo z całego serca za przybycie. I jeszcze raz proszę o brawa dla pani Ewy. Proszę Państwa, w naszym korytarzu jest poczęstunek, który sponsorowała poetka, więc serdecznie zapraszamy. Jest ciasto, kawa, herbatka. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moje przyjaciółki będą w dalszym ciągu śpiewały, aby Państwu było przyjemniej.
poczęstować się moim serniczkiem, sama piekłam. Także dziękuję wam, kochane moje. Dziękuję. Grażynko, chodź no tu do. Dziękuję. Dziękuję. I tak jak mówiłam, można nabyć wiersz Tomika.